1 lesen. Przeczytajmy razem z Księgi Jozuego pierwszy rozdział. Księga Jozuego pierwszy rozdział od pierwszego do ostatniego wiersza. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Hetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie, będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi. Dopóki żyć będziesz, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wtedy wydał Jozue przełożonym ludu taki rozkaz. Przejdźcie środkiem obozu i nakażcie ludowi. Przygotujcie sobie żywność na drogę, bo za 3 dni przeprawicie się tu przez Jordan, aby pójść i zająć ziemię, którą Pan Bóg wasz daje wam na własność. Do Rubenitów, Gadytów i połowy plemienia Manasesa rzekł Jozue. Pamiętajcie o tym rozkazie, który dał wam Mojżesz, sługa Pana. Pan Bóg wasz dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią. Wasze kobiety, dzieci i bydło niech pozostaną w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu. Wy wszyscy zaś, dzielni mężowie, przeprawicie się uzbrojeni przed waszymi braćmi i wesprzecie ich. Aż Pan także waszym braciom, podobnie jak wam, da odpoczynek. I oni także wezmą w posiadanie ziemię, którą Pan Bóg wasz im da. Wtedy powrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu na wschodzie. I odpowiedzieli Jozuemu, mówiąc, wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy i dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy. Jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i tobie. Oby tylko Pan, Bóg twój, był z tobą, jak był z Mojżeszem. Ktokolwiek sprzeciwi się twoim rozkazom i nie usłucha twoich słów we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i mężny. Wir haben von unserem liebenden Vater gesungen. My śpiewaliśmy o naszym kochanym ojcu, der uns viele Segnungen geschenkt hat. Który nam podarował wiele błogosławieństw. Und wir haben davon gebetet, dass wir himmlische Segnungen geschenkt bekommen haben. I o tym modliliśmy się, że my otrzymaliśmy niebiańskie błogosławieństwa. Das finden wir in diesem Kapitel wieder. I te właśnie znowu w tym rozdziale możemy odnaleźć. Erstens, dass der Segen von Gott ist. Po pierwsze, że to jest w ogóle błogosławieństwo od Boga. Und zweitens, dass es himmlischer Segen ist. A po drugie, że to jest niebiańskie błogosławieństwo. Das Buch Josua führt uns in das Land Kanaan. Ta księga Jozuego wprowadza nas do kraju Kanaan. Es hat zwei große Teile. I ta księga dzieli się na dwie duże części. Die ersten 13 Kapitel. Pierwszych 13 rozdziałów. Sie zeigen uns, wie das Volk in das Land kam und das Land erkämpft hat. One pokazują, jak lud wszedł do tego kraju i walczył o swoją ziemię.
Und dann ab Kapitel 14 oder ist es sogar 13? A następnie albo od 13 albo od 14. Nein, ab Kapitel 13 finden wir dann die Verteilung des Landes. A od 13 rozdziału mamy opisany podział tej ziemi. Wo das Volk Israel dann jeder Stamm seinen Platz in dem Land bekam. Tam, gdzie z ludu izraelskiego każde pokolenie otrzymało swój dział dziedziczny. Wovon ist dieses Land Kanaan ein Bild? A czego ten kraj Kanaan jest obrazem? Es war das Ziel der Reise des Volkes Israel. On był celem całej podróży tego ludu izraelskiego. Deshalb fängt unser Buch auch mit einem und an. I dlatego też i nasza księga rozpoczyna się od takiego słowa po. Es ist überhaupt auffällig, dass viele Bibelbücher mit einem und beginnen. Jest to godne uwagi, że wiele ksiąg biblijnych rozpoczyna się od słowa i. Weil sie anschließen an etwas, was vorher gewesen ist. Bo te księgi po prostu łączą się z rzeczami, które były poprzednio opisane. Eine Ausnahme ist das erste Buch Mose natürlich. Naturalnie wyjątkiem jest tutaj początek pierwszej księgi Mojżeszowej. Und zum Beispiel auch das fünfte Buch Mose. I na przykład piąta księga Mojżeszowa. Weil in dem fünften Buch Mose nicht weiter beschrieben wird etwas von der Reise und der Geschichte des Volkes. Dlatego, że w piątej księdze Mojżeszowej nie jest po prostu kontynuacja opisu tej podróży ludu izraelskiego. Sondern weil Gott dort das Volk noch einmal stehen bleiben lässt. Ale tam jest pokazane, że Bóg rozkazał, aby ten naród zatrzymał się na chwilę. Nun zurück zu der Frage, wovon ist das Land ein Bild? I jeszcze raz wracamy do pytania, czego obrazem jest ten obiecany kraj. Das Volk Israel kam aus Ägypten. Lud izraelski przybył z Egiptu. Wurde aus Ägypten befreit. Został wyzwolony z tego Egiptu. Indem es erstens durch das Passahlamm. Po pierwsze przez baranka paschalnego. Und zweitens durch den Durchzug durch das Rote Meer. A po drugie przez przejście przez Morze Czerwone. Aus dem Land Ägypten herauskam. I on wyszedł z tego kraju egipskiego. Es kam in die Wüste hinein. On wszedł na pustynię. Und nach der Wüstenreise durch den Jordan hindurch in das Land Kanaan. A po przejściu pustyni przeszedł przez Jordan i wszedł do kraju Kanaan. Das alles sind historische Tatsachen. To wszystko są fakty historyczne. Und darum geht es in Gottes Wort immer zuerst. I o to właśnie chodzi najpierw w Słowie Bożym. Aber hinter diesen historischen Wegen, ale poza tymi historycznymi drogami, stellt Gott uns regelmäßig geistliche Wahrheiten vor. Bóg regularnie przedstawia nam te duchowe prawdy. Und wenn wir Gottes Wahrheit gut verstehen wollen, jeżeli chcemy Bożą prawdę dobrze zrozumieć, dann müssen wir diese Wahrheiten oder diese Wahrheit verstehen. To musimy tą prawdę rozumieć. Das Land Ägypten ist ein Bild von der Welt. Kraj egipski jest obrazem świata. Über Ägypten gab es einen Herrscher, den Pharao. Nad Ägyptem panował Faraon. Der das ganze Land, insbesondere das Volk Israel, in seiner Herrschaft hatte. Który cały ten kraj, a szczególnie rządził całym tym krajem, a szczególnie panował nad ludem izraelskim. Der ungläubige Mensch steht unter der Herrschaft eines einer Person. Tak też i niewierzący człowiek znajduje się pod panowaniem pewnej osoby. Das ist Satan. A to jest szatan. Er hält jeden Menschen in seiner Sklaverei. On każdego człowieka trzyma w niewolnictwie. Und es gibt nur einen Weg aus dieser Sklaverei herauszukommen. I tylko jest jedna droga, aby można było wyjść z tego niewolnictwa. Und das ist das Werk Gottes durch den Herrn Jesus. A to jest to dzieło Boże dokonane przez Pana Jezusa. Das Werk hat in diesem Bild zwei Seiten. I to dzieło ma w swoim obrazie dwie strony. Die erste Seite ist das Passahlamm. Z jednej strony to jest baranek paschalny. Es war nötig, dass ein Lamm stellvertretend für den Erstgeborenen in Israel starb. Było to rzeczą konieczną, aby baranek jako zastępca za pierworodnych zmarł za wszystkich w Izraelu. Und wenn wir im Alten Testament den Teil einer Menge oder einer Sache finden, a więc jeżeli w Starym Testamencie znajdujemy opisy jakiejś części albo jakiejś ilości, dann steht er für die ganze Sache. To jest to reprezentatywne dla całej sprawy. Der Erstgeborene für die ganze Familie. A więc pierworodny był reprezentantem całej rodziny. Wenn das Volk Israel den Zehnten geben musste, wenn
A jeżeli lud izraelski musiał oddawać dziesięcinę, dann heißt das, dass wir ganz Gott gehören. To oznaczało, że oni w całości należą do Boga. Wenn von dem Mann in Israel die Vorhaut abgeschnitten wurde, jeżeli w Izraelu mężczyźni byli obrzezywani, dann heißt es, dass der ganze Mensch unbrauchbar ist für Gott. A to wszystko oznaczało, że cały człowiek jest po prostu nieprzydatny dla Boga. So musste damals für die Erstgeburt das Lamm sterben. A więc wtedy za tych pierworodnych musiał ten baranek umrzeć. Und damit wir befreit werden von dem Gericht Gottes. Abyśmy my byli wyzwoleni z sądu Bożego. Dann muss für uns der Herr Jesus stellvertretend am Kreuz sterben. Tak też i musiał za nas Pan Jezus zastępczo umrzeć. Damit sind wir von dem Gericht Gottes befreit. I tym samym zostaliśmy wyzwoleni z sądu Bożego. Weil ein anderer für uns dieses Gericht getragen hat. Dlatego, że ktoś inny za nas ten sąd poniósł. Ist das wahr für dich? Czy to jest również i prawdą w stosunku do ciebie osobiście? Dafür musst du dem Herrn Jesus deine Sünden gesagt bekannt haben. W tym celu musiałeś wyznać Panu Jezusowi twoje grzechy. Aber das Werk Gottes hat noch eine zweite Seite. Ale to dzieło Boże ma również też i drugą stronę. Und diese zweite Seite ist, dass sie durch das Rote Meer hindurchgehen mussten. A tą drugą stroną to jest to, że ten naród musiał przejść przez Morze Czerwone, um befreit zu werden. Aby być wyzwolonym. Auch das Rote Meer ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Również i to Morze Czerwone jest obrazem Pana Jezusa. Genau genommen von seinem Tod. A dokładnie mówiąc obrazem jego śmierci. Aber es zeigt uns nicht, dass der Herr Jesus stellvertretend für uns gestorben ist. Ale nie pokazuje tego, że Pan Jezus za nas zastępczo zmarł. Sondern es zeigt, dass wir mit ihm gestorben sind. Ale pokazuje obrazowo, że my razem z nim zmarliśmy. Das drücken wir heute in der Taufe aus. I to dzisiaj my w dzisiejszych czasach wyrażamy poprzez chrzest. Das Volk Israel ging durch das Rote Meer. Lud izraelski przeszedł przez Morze Czerwone. War nicht mehr zu sehen, sozusagen, an der Oberfläche. Można tak powiedzieć, że kto patrzył po powierzchni morza, to nie widział tego ludu izraelskiego. So wie wir untergetaucht werden bei der Taufe. I tak samo też i my, gdy jesteśmy zanurzeni do wody w czasie chrztu, und eins gemacht werden mit seinem Tod. Jesteśmy jedno uczynieni z jego śmiercią. Bist du schon getauft? Czy jesteś już ochrzczony? Hast du den Herrn Jesus als deinen Herrn angenommen? Czy ty przyjąłeś Pana Jezusa jako swojego Pana? Möchtest du ihm nachfolgen? Czy chcesz go naśladować? Dann hast du diese Möglichkeit, das zu bekennen. To wtedy przez chrzest masz tą możliwość, aby to oficjalnie wyznać. Dich auf die Seite des verworfenen Herrn zu stellen. I stanąć po stronie tego odrzuconego Pana. Und dann war das Volk Israel in der Wüste. A potem widzimy, że lud izraelski szedł przez pustynię. Ein Gläubiger ist in dieser Welt. Wierzący człowiek jest w tym świecie. Aber die Welt hat für ihn nicht mehr den Charakter von Ägypten. Ale ten świat nie nosi dla niego tego charakteru Egiptu. Weil er nicht mehr unter der Macht Satans steht. Dlatego, że on już nie znajduje się pod mocą szatana. Sondern befreit ist von dieser Macht. Ale wierzący jest wyzwolony z tej mocy szatana. Und jetzt in einer Welt ist. Ale ponieważ jest w tym świecie, die eine Wüste ist, który jest dla niego pustynią. Sie bietet uns nichts mehr. Ten świat już nie może nam niczego zaoferować. In der Wüste fand das Volk Israel weder Wasser. W tej pustyni lud izraelski nie znalazł ani wody, außer durch Wunder Gottes, tylko i wyłącznie była ona wywiedziona przez cud Boży, und auch keine Nahrung. Również i w pustyni nie znalazł pożywienia, außer durch die Gabe Gottes. Za wyjątkiem tego, że Bóg w swojej mocy darował go. Wie sieht die Welt für mich und für dich aus? A jak wygląda ten świat dla ciebie i dla mnie? Finden wir unsere Erfüllung in dieser Welt? Czy my również znajdujemy spełnienie naszego życia w tym świecie? Daran haben wir gestern Abend schon gedacht. O tym wczoraj już mogliśmy rozmyślać wczoraj wieczorem. Meinen wir in dieser Welt Wasser zu bekommen, was uns echt Nahrung gibt? Czy my myślimy, że w tym świecie otrzymamy wodę, która da nam odżywienie? Wir alle müssen in die Schule gehen, Studium machen oder arbeiten. My wszyscy wprawdzie musimy chodzić do szkoły i studiować, a potem pracować. Das sind Pflichten, die wir zu tun haben. To wszystko są obowiązki, które musimy wykonać. Aber ist das unsere Nahrung? Ale czy to jest naszym pożywieniem? Mit anderen Worten, strecken wir uns nach diesen Dingen in erster Linie aus? Czy innymi słowami, w pierwszym rzędzie my wysilamy się, aby te rzeczy zdobywać? Suche ich Ehre in der Welt?
Czy ja poszukuję tego uznania i chwały w tym świecie? Oder noch schlimmer, suche ich Ehre unter Gläubigen? Albo może co jeszcze gorsze, czy ja szukam chwały wśród wierzących? Dann ist die Wüste für mich keine Wüste mehr. To okazuje się wtedy, że ta pustynia nie jest już dla mnie pustynią. Die Wüste ist ein Bild der Welt für den Gläubigen. Ta pustynia jest obrazem świata dla wierzącego, die er im Glauben durchläuft. Ale jeżeli przez wiarę przechodzi przez nią. Die Wüste ist kein Bild davon, dass wir schwach im Glauben sind. Pustynia nie jest obrazem tego, że my we wierze jesteśmy słabymi. Wir sind in der Wüste. My jesteśmy w tej pustyni. Und wir bleiben in der Wüste. I my pozostajemy w tej pustyni. Bis der Herr Jesus uns heimholt. Aż do chwili, gdy Pan Jezus nas zabierze do swojego domu. Auf dieses Kommen warten wir. I właśnie na ten jego przyjście my oczekujemy. Aber dann gab es für das Volk Israel eigentlich ein anderes Ziel. Ale dla ludu izraelskiego był też jeszcze inny cel. Und das war Kanaan. A to był kraj Kanaan. Das hat Gott übrigens dem Volk Israel, dem Pharao von Ägypten nicht mitgeteilt. Tego Bóg nie przekazał w wiadomości dla tego króla egipskiego faraona. Er hatte gesagt, das Volk soll 3 Tage wegreisen von Ägypten. Bóg powiedział, że niech ten lud wyjdzie 3 dni drogi w głąb pustyni. Dieses Ziel kennt die Welt nicht. A więc tego celu świat nie zna. Was ist nun dieses Kanaan? A więc co to jest ten Kanaan? Das Volk Israel musste durch den Jordan in dieses Land. Lud izraelski musiał przejść przez Jordan, aby wejść do tego kraju. Was ist unser Ziel? Czy to jest naszym celem? Der Himmel. A naszym celem jest niebo. Aber das Volk Israel hatte im Land Kanaan 2 Dinge. Ale lud izraelski znalazł w Kanaanie 2 rzeczy. Erstens Kämpfe. Po pierwsze musiał walczyć. Und zweitens die Möglichkeit vertrieben zu werden. A po drugie okazało się, że może być stamtąd wygnany. Wenn wir im Himmel angekommen sein werden, gdy my dojdziemy do nieba, werden wir dann noch Kämpfe haben? Czy będziemy mieli jeszcze jakieś walki? Gibt es dann noch die Möglichkeit vertrieben zu werden? Czy będzie jeszcze wtedy możliwość, aby nas stamtąd wygnać? Undenkbar. Nie do pomyślenia. Also kann Kanaan in dieser Hinsicht nicht ein Bild von dem Himmel sein. A więc w tym względzie Kanaan nie może być obrazem nieba. Wovon denn dann? A więc czego on jest obrazem? Kennen wir heute den Himmel? Czy my dzisiaj znamy niebo? Wir haben das gebetet. My żeśmy się modlili. Wir haben davon gebetet, dass wir geistliche Segnung in den himmlischen Örtern haben. Myśmy się o tym modlili, że mamy te duchowe błogosławieństwa w tych niebiańskich miejscach. Und wenn wir einmal in den Epheserbrief schauen, a gdy tak spojrzymy teraz do listu do Efezjan, dann lesen wir in Kapitel 2, to przeczytamy w drugim rozdziale, dass wir nach Vers 6 mit auferweckt und mit sitzen gelassen sind in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. W szóstym wierszu, Efezjan 2:6, i wraz z nim wzbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Steht da, dass wir das sein sollen? Czy tu jest napisane, że takimi mamy być? Steht das, dass wir das sein werden? Czy tu jest napisane, że takimi będziemy? Nein, das ist Realität. Für jeden Gläubigen. Nie, to jest już realnością dzisiaj dla każdego wierzącego. Und jetzt ist wichtig, dass wir einen Unterschied zwischen dem Neuen und dem Alten Testament verstehen. I jest to bardzo ważne, abyśmy rozumieli różnicę pomiędzy Nowym a Starym Testamentem. Das Neue Testament zeigt uns im Wesentlichen unsere Stellung, unsere Position als Christen. Nowy Testament nam pokazuje z zasady nasze stanowisko jako chrześcijanina. Was Epheser 2 sagt, ist wahr für jeden Erlösten. To, co Efezjan 2 rozdział nam tutaj podaje, to jest prawdą w stosunku do każdego odkupionego wierzącego. Das Alte Testament redet anders. Ale Stary Testament inaczej przemawia. Das Alte Testament zeigt uns, wie wir diese Stellung Stary Testament nam pokazuje, w jaki sposób te stanowisko praktisch verwirklichen. Mamy w praktyczny sposób urzeczywistniać. Deshalb auch Unterscheidung Passau und Rotes Meer. Dlatego też i to rozróżnienie pomiędzy Paschą a Czerwonym Morzem. Der Stellung nach ist das mit unserer Bekehrung beides wahr. A według naszego stanowiska obydwie te rzeczy od razu się urzeczywistniają. Nach Galater 1, Vers 4 sind wir aus dieser Welt befreit durch das Werk des Herrn. Według listu do Galacjan my jesteśmy przez jego dzieło wyzwoleni z tego świata.
Aber haben wir nicht in unserem Leben erlebt, ale czy my w naszym życiu tego nie przeżyliśmy, dass wir uns bekehrt hatten, że nawróciliśmy się und trotzdem noch unter der Herrschaft praktisch von Satan uns fühlten? A jednak pomimo tego czuliśmy się pod panowaniem szatana, dass wir Sünden getan haben immer wieder, że my popełnialiśmy grzechy ciągle na nowo, ohne aus diesem Kreislauf rauszukommen, nie wychodząc z tego zamkniętego kręgu. Seht ihr, das ist ein Wachstumsfrage. Tak, wiecie co, to jest właśnie sprawa wzrostu. Erst wenn wir lernen, dass der Herr Jesus nicht nur für meine Sünden, sondern auch für meine Sünde gestorben ist. My musimy się tego nauczyć, że Pan Jezus nie tylko za nasze grzechy zmarł, ale że On zmarł za nasz grzech. Und dass als er starb, ich auch da war. I że gdy On tam umierał, to ja też tam z Nim byłem. Werde ich diese Befreiung praktisch erleben. Jeżeli chcę praktycznie przeżywać te wyzwolenie. Ich hoffe, meine jungen Freunde, dass ihr das kennt. Mam nadzieję, moi młodzi przyjaciele, że to wszystko znacie. Bruder Hall hat einmal, als er alt war, gesagt. Brat Hall, gdy już był starszy, to kiedyś powiedział. Als ich jung war, da fragte man. Gdy ja byłem młody, to pytano. Ist jemand aus diesen Übungen, die in Römer 7 beschrieben werden? Czy ktoś z tych doświadczeń, jakie są opisane w liście do Rzymian w 7 rozdziale, schon herausgekommen? Wyszedł już z nich. Heute frage ich mich. Ale dzisiaj ja pytam siebie samego. Fügt er hinzu. Dodał do tego. Ob ihr jungen Freunde schon in Römer 7 überhaupt drin seid? Czy wy, młodzi przyjaciele, w ogóle już jesteście wewnątrz Rzymian 7 rozdziału? Dass ihr merkt, was für eine Gewalt Satan und das Fleisch und die Sünde ausüben. To oznacza, czy w ogóle żeście zauważyli, jak wielką potęgę ma moc szatan w swoim działaniu? Wir können so gleichgültig leben, bo przecież możemy tak obojętnie żyć, dass uns die Bekehrung vollkommen ausreicht. Że będzie się nam wydawało, że nasze nawrócenie nam całkowicie wystarcza. So redet Gott nie zu uns. Ale w ten sposób Bóg nigdy do nas nie przemawiał. Das gleiche, was Wachstum betrifft, to samo, co dotyczy wzrostu, finden wir auch im Blick auf die Wüste und das Land Kanaan. To my możemy spojrzeć teraz na pustynię i na kraj Kanaan. In Epheser 2 haben wir gelesen, w liście do Efezjan w 2 rozdziale przeczytaliśmy, dass wir mitsitzen in Christus Jesus in den himmlischen Örtern. Że my razem z Chrystusem teraz jesteśmy posadzeni w tych niebiańskich miejscach. Der Stellung nach ist das wahr für uns alle, die wir an ihn glauben. Według naszego stanowiska jest to prawdą dla wszystkich, którzy w niego wierzymy. Aber ist das praktisch für mich und dich wahr? Ale czy w rzeczywistości to w praktyce dla mnie jest prawdą? Weißt du, woran du das merkst? Wiesz, po czym to będziesz mógł poznać? Wenn wir nicht beten über die Dinge im Himmel, jeżeli nie będziemy się modlili o rzeczy w niebie, und wenn wir nicht miteinander darüber sprechen, jeżeli nie będziemy razem ze sobą na ten temat rozmawiać, dann sind sie nicht dein Besitz. To nie jesteśmy w posiadaniu nich. Worüber sprechen wir in unseren Gesprächen unter Gläubigen? A więc o czym my rozmawiamy w naszych rozmowach pomiędzy wierzącymi? Sprechen wir schon mal über die himmlischen Segnungen? Czy kiedykolwiek rozmawiałeś na temat tych błogosławieństw niebiańskich? Wenn du jetzt einmal aufschreiben müsstest, sagen wir 3 himmlische Segnungen. Jeżeli byście musieli teraz wypisać co najmniej 3 niebiańskie błogosławieństwa, würdest du sie auf dein Blatt schreiben können? Czy byłbyś w stanie na kartce papieru je teraz wypisać? Wir finden diese Segnungen im Neuen Testament in dem Epheserbrief. My je znajdujemy w Nowym Testamencie w liście do Efezjan. Epheser 1 persönliche Segnungen. W 1 rozdziale osobiste błogosławieństwa. Epheser 2, wie sie uns geschenkt worden sind. Efezjan 2 rozdział, pokazane są, w jaki sposób zostały nam podarowane. Und in Epheser 3 unsere gemeinsamen himmlischen Segnungen. A Efezjan 3 rozdział, nasze społeczne błogosławieństwa. Ich nenne mal eine. Ja wymienię tylko jedno. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wybrani przed założeniem świata. Ist das für dich eine himmlische Segnung? Czy to dla ciebie jest niebiańskim błogosławieństwem? Hat sie einen Wert für dich? Czy to w ogóle ma wartość dla ciebie? Dann dankst du dafür. Kiedy dziękowałeś za to? Warum hat sie für uns so wenig Wert?
Dlaczego tak okazuje się ono ma dla nas tak małą wartość? Weil wir uns so wenig damit beschäftigen. Dlatego, że tak mało się tym zajmujemy. Was heißt das denn? Co to oznacza? Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Być wybranym przed założeniem świata. Das heißt, dass der ewige Gott. To oznacza, że ten wieczny Bóg an dich persönlich gedacht hat. Pomyślał osobiście o tobie. Da war noch nichts geschaffen worden. Gdy jeszcze nic nie było na tym świecie stworzone, hat er dich vor seinem Herzen gehabt. To on już miał ciebie przed swoim sercem. Aber nicht nur das. Ale nie tylko to. Er hat dich nicht nur gekannt. On nie tylko ciebie znał, sondern er hat aktiv dich ausgewählt. Ale on aktywnie akurat ciebie wybrał. Zum Beispiel die Herrlichkeit seines Sohnes als Mensch zu teilen. Na przykład, aby być uczestnikiem tej wspaniałości Jego Syna. Seine Liebe in Ewigkeit im Himmel zu genießen. Aby korzystać po całą wieczność z Jego miłości w niebie. In dem Vaterhaus diese Gemeinschaft himmlischer Natur zu pflegen. Aby w domu ojcowskim pielęgnować tą społeczność tej niebiańskiej natury. Das Universum ist so gewaltig groß. A wszechświat jest tak ogromnie wielki. Wir sind im Vergleich so verschwindend gering. A my w porównaniu z nim jesteśmy niepozornie małymi. Aber dich und mich, uns kleine Menschen. Ale ciebie i mnie, nas małych ludzi. Uns hat er auserwählt. On nas wybrał. Das ist eine himmlische Sache. To jest niebiańska sprawa. Sie betrifft nicht diese Erde. Ona nie dotyczy tej ziemi. Sie kommt auch nicht aus dieser Erde. Ona też nie pochodzi z tej ziemi. Und die Zukunft liegt auch nicht auf dieser Erde. I przyszłość też nie jest związana z tą ziemią. Es ist etwas himmlisches für den Himmel. Jest to coś niebiańskiego przygotowane dla nieba. Wenn du das genießen möchtest, jeżeli chcesz z tego korzystać, dann musst du heute in dem Himmel sein. To dzisiaj musisz być w niebie. Wie kommen wir in den Himmel? W jaki sposób wejdziemy do nieba? Durch den Jordan. Przez Jordan. Warum ist der Jordan notwendig? Dlaczego Jordan jest konieczny? Weil auch dieser Jordan von dem Tod des Herrn Jesus spricht. Dlatego, że ten Jordan obrazowo wskazuje na śmierć Pana Jezusa. Und zwar in sehr ähnlicher Weise wie das Rote Meer. I to mianowicie w bardzo podobny sposób jak Morze Czerwone. Die Umstände waren total gegensätzlich. Okoliczności były całkowicie przeciwne. Angst und Flucht und Nacht beim Roten Meer. Strach, ucieczka i noc przy przechodzeniu przez Morze Czerwone. Ruhe und Tag bei dem Jordan. A spokój i dzień przy przechodzeniu przez Jordan. Das Rote Meer trennt von der Welt. Te Morze Czerwone oddziela od świata. Der Jordan führt in das Land. A Jordan wprowadza do kraju. Und beides ist der Tod des Herrn Jesus. I obydwa wskazują na śmierć Pana Jezusa. Sein Tod trennt uns von der Welt. Jego śmierć oddziela nas od świata. Und nur sein Tod führt uns in den Himmel. I tylko jego śmierć wprowadza nas do nieba. Wenn du in dem Himmel sein und bleiben möchtest geistlicherweise? Jeżeli ty chcesz być i dalej trwać w niebie w duchowy sposób, dann haben wir die Beschneidung nötig. To potrzebujemy obrzezania. Die Beschneidung, die geistlicherweise davon spricht. Obrzezanie, które w duchowy sposób o tym na to wskazuje, dass wir uns auch geistlich im Tod halten. Że my będziemy też i siebie samych duchowo trzymać w śmierci. Was unser Fleisch betrifft. Co dotyczy naturalnie naszego ciała. Dass wir Selbstgericht üben. Abyśmy my samych siebie osądzali ciągle na nowo. Denn es gibt keinen Ort, wo das Fleisch mehr stört als im Himmel. Bo nie ma innego miejsca, w którym by ciało bardziej przeszkadzało, jak właśnie w niebie. In dem Moment, wo mein Fleisch wirksam wird, w tym momencie, gdy nasze ciało staje się czynne, habe ich den Himmel, die himmlischen Örter verlassen. Ja natychmiast opuszczam te niebiańskie miejsca. Warum? Dlaczego? Weil der Herr oder der Geist Gottes mich mit mir selber beschäftigen muss. Dlatego, że Pan i Duch Święty chce mnie zajmować samym sobą. Nämlich, dass ich die Dinge bekenne und bereinige, die störend sind. A mianowicie, abym ja te rzeczy wyznał i usunął, które mnie zanieczyszczają i przeszkadzają. Ich komme zurück zu Josua 1. I teraz wracamy z powrotem do pierwszego rozdziału Jozuego. Da wird uns noch eine zweite Voraussetzung genannt außer dem Jordan.
Jeszcze drugi tutaj jest nam warunek pokazany oprócz Jordanu. Warum das was geschehen musste, damit das Volk Israel in das Land kommen konnte. Co musi się stać, aby ten lud izraelski wszedł do tego kraju Kanaan? Und das ist der Tod Moses. To jest mianowicie śmierć Mojżesza. In Vers 1 heißt es, es geschah nach dem Tod Moses. Gdyż czytaliśmy, że po śmierci Mojżesza stało się. Vielleicht sagst du, Mose ist ja gestorben. Może ty powiesz, Mojżesz zmarł, weil er untreu war. Dlatego, że był niewierny. Und den Felsen ein zweites Mal geschlagen hat. Bo on skałę w drugim przypadku uderzył. Und du hast recht. I masz rację. Aber es gibt auch eine andere Sichtweise. Ale też można na to spojrzeć z innego punktu widzenia. Und die findest du in 5. Mose 1. I to możesz znaleźć w 5. Księdze Mojżeszowej w 1. rozdziale. Und zwar in Vers 37. W 37. wierszu. Da heißt es: Auch gegen mich erzürnte der Herr euretwegen. 5. Mojżeszowa, 1. rozdział, 37. wiersz. Także na mnie rozgniewał się Pan z powodu was. Und sprach auch, du sollst nicht hineinkommen. Mówiąc, ty również tam nie wejdziesz. Warum ist Mose gestorben? Dlaczego Mojżesz zmarł? Um euretwillen. Z powodu was. Es war die Untreue des Volkes, die dafür gesorgt hat. To była niewierność tego ludu, która sprawiła to, dass er nicht in das Land kam. Że on nie mógł wejść do tego kraju. Was ist notwendig gewesen, damit wir die himmlischen Orte kennenlernen können? Co było konieczne, abyśmy my mogli poznać te niebiańskie miejsca? Dass der Herr Jesus starb. Że Pan Jezus umrze. Er starb um unsertwillen. On zmarł z powodu nas. Natürlich, im Unterschied zu Mose finden wir bei dem Herrn Jesus keine Sünde. Naturalnie w przypadku Pana Jezusa odwrotnie do Mojżesza nie stwierdzamy grzechu. Aber das Bild von 5. Mose 1 zeigt uns. Ale ten obraz z 5. Mojżeszowej z 1. rozdziału pokazuje nam. Mose ist gestorben um ihretwegen. Mojżesz zmarł z powodu was. Christus ist gestorben um unsertwillen. A Chrystus zmarł z powodu nas. Nun wird ein neuer Führer das Volk in das Land führen. I teraz nowy przywódca miał ten naród wprowadzić do tego obiecanego kraju. Wer ist das? Kim on był? Josua. Josue. Mose ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Mojżesz jest obrazem Pana Jezusa. Der nach Philippa 2 auf diese Erde gekommen ist und gestorben ist. Który według Filipian 2 rozdziału przyszedł na tą ziemię i zmarł. Der nach Hebräer 12 in der Wüste uns vorangegangen ist als der Anfänger und Vollender des Glaubens. Który według Hebrajczyków 12 rozdział w tej pustyni poszedł przed nami i wykonał swoje dzieło. Wovon ist Josua ein Bild? A na co wskazuje Josue obrazowo? Auch von dem Herrn Jesus. Na Pana Jezusa również. Aber in einer etwas anderen Weise. Ale troszeczkę w innym względzie. Als er eingeführt wird als der Führer in 4. Mose 27. Gdy on został postanowiony na nowego przywódcę w 4. Mojżeszowej w 27. rozdziale. Da lesen wir in Vers 18. Tam czytamy w 18. wierszu. Nimm dir Josua den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist. 4. Mojżeszowa, 27. rozdział, 18. wiersz. Trochę dalej. Weź Josuego syna Nuna, męża obdarzonego duchem. Und ähnlich in 5. Mose 34. I podobnie czytamy w 5. Mojżeszowej w 34. rozdziale. In Vers 9. W 9. wierszu. Und Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit. 5. Mojżeszowa 34:9. Josue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości. Denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce. Josua ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Josue jest obrazem Pana Jezusa. Der im Geist, das heißt geistlicherweise. Który w duchu albo w duchowy sposób. In den Gläubigen wohnt. Mieszka w wierzących. Und uns die Herrlichkeit des Landes groß macht. I on nam te wspaniałości tego kraju pokazuje jako wielkie, wspaniałe. Josua ist also nicht wie Mose, der Herr Jesus, den wir anschauen. Josue nie jest tym Mojżeszem, tym Panem Jezusem, na którego my patrzymy, sondern der in uns ist. Ale tym, który jest w nas.
und in uns die Zuneigungen zu diesem Land und dem, was in diesem Land ist, groß macht. I w nas właśnie powiększa tę przychylność i wspaniałość tego kraju, który jest przed nami. Ich könnte auch sagen, nach Kolosser 1, Vers 27. Mogę powiedzieć też według Kolosan 1 rozdziału, 27 wiersz. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Chrystus w was, ta nadzieja chwały. Dieser Mann sollte also das Volk in das Land führen. A więc ten mąż miał ten naród wprowadzić do tego kraju. Aber was konnte das Volk eigentlich antreiben, dieses Land hineinzukommen, gehen? Ale co mogło skłonić cały ten naród, aby w ogóle wejść do tego kraju? Sie wussten, was sie dort erwartete. Oni wiedzieli, co na nich tam oczekuje. Kämpfe. Walki. Mehr Kämpfe, als wir je in der Wüste gesehen haben. Więcej walk niż kiedykolwiek przeżyli na pustyni. Was kann uns dieses Land groß machen? A więc co może dla nas też i uczynić ten kraj tak wielkim, wspaniałym? Und auch anziehend. I sprawić, aby był dla nas pociągający. Dass wir etwas kennen vorher von dem, was die Schönheit dieses Landes ist. To, że troszeczkę wcześniej poznamy, jaka jest piękność tego kraju. Ich habe das neutestamentlich eben anhand des Epheserbriefes versucht vorzustellen. Ja niedawno próbowałem to przedstawić na podstawie Nowego Testamentu w liście do Efezjan. Ich möchte das kurz im Blick auf das Alte Testament auch noch tun. I chciałbym teraz krótko to w związku ze Starym Testamentem przedstawić. Es ist sehr interessant, dass wir in dem Buch Josua überhaupt nicht diese Segnungen finden. Jest to bardzo interesujące, że w Księdze Jozuego w ogóle tych błogosławieństw nie znajdujemy. Das einzige, was wir da finden, ist Kampf, Kampf, Kampf. Jedyna rzecz, którą tam znajdujemy, to jest ciągle walka, walka. Gott ist so voller Gnade. Bóg jest tak pełen łaski. Dass er uns die Schönheit des Landes vorher zeigt. Że on nam te piękności tego kraju wcześniej pokazuje. Und das ist in 5. Mose 8. I o tym czytamy w 5. Mojżeszowej w 8. rozdziale. In 5. Mose 8 finden wir, wie dieses Land beschrieben wird. Tutaj w tym rozdziale mamy opisany ten kraj. Vers 7. 7. wiersz. Es ist ein gutes Land. Jest napisane, to jest dobra ziemia. Wenn Gott ein Land gut nennt, jeżeli jakiś Bóg, jakiś kraj nazywa dobrym, dann wird es für uns in jeder Hinsicht gut sein. To on z pewnością w każdym względzie będzie dla nas dobry. Dann finden wir die erste Unterteilung. I następnie pierwszy podział znajdujemy. Es ist ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern. Czytamy tutaj, że jest to ziemia, w której są bystre rzeki i źródła tryskające. Wir haben gestern etwas von Wasser gehört. Wczoraj mogliśmy na temat wody słyszeć. Hier sehen wir, dass das Wasser unterschiedlich sein kann. Tutaj oglądamy, że woda może być też różnorodna. Es kann tief sein. Może być w dolinie. Es kann fließend sein. Może być płynąca. Es kann ruhig sein. Może być spokojna. Es ist das Wort Gottes, a więc jest to to Słowo Boże, das durch den Heiligen Geist für uns echte Nahrung oder echter Trank ist. Które przez Ducha Świętego staje się dla nas tym prawdziwym pożywieniem i napojem. Und zwar in unterschiedlicher Hinsicht. I to w różnorodnym względzie. Zweite Unterteilung. I drugi podział. Diese Wasser sind in der Talebene und im Gebirge oder entspringen dort. I te wody wypływają i w dolinie, i w górze, na górze. Dieses Land hat Höhen, die dich die Höhen Gottes dir zeigen. Ten kraj dysponuje tymi górami, które wskazują na te góry Boże. Die Herrlichkeit der Erhöhung Christi zum Beispiel. Na przykład na wspaniałość wywyższenia Chrystusa. Den Platz zur Rechten Gottes, den er einnimmt. Ten, który zajął to miejsce wywyższone po prawicy Bożej. Und in diesem Land lernst du auch etwas über die Tiefen. Ale w tym kraju nauczysz się też i coś o dolinach. Nicht über die Tiefen der Übungen, also der Prüfungen. Nie tylko o tych dolinach doświadczeń i ćwiczeń. An keinem anderen Ort können wir lernen, wie tief der Herr Jesus herabgestiegen ist. Na żadnym innym miejscu nie możemy tak dobitnie tego doświadczyć, jak nisko Pan Jezus się uniżył. Erst wenn du in den himmlischen Örtern bist. Dopiero wtedy, gdy będziesz w tych niebiańskich miejscach, da kannst du ein wenig nachempfinden, wie tief er hinabgestiegen ist. Dopiero wtedy będziesz mógł troszeczkę tylko się dowiedzieć, jak głęboko on się uniżył. Dritte Unterteilung. I trzeci podział tej ziemi. Jetzt werden uns die Früchte genannt.
Tutaj w tym wierszu 8 podane są owoce tej ziemi. 7 Stück. 7 różnych. Es fängt an mit Weizen und Gerste und Weinstöcken. Zaczyna się od pszenicy, jęczmienia i od winnej latorosi. Ich kann unmöglich jetzt auf diese einzelnen Früchte eingehen. Nie jest to możliwe, aby w tym czasie też i rozważać znaczenie poszczególnych owoców. Ich glaube, sie sprechen alle von Christus. Ja myślę, że one wszystkie wskazują obrazowo na Chrystusa. Jeder himmlische Segen hat eine Beziehung zu ihm. Każde niebiańskie błogosławieństwo ma związek z nim. Bei dem Weizenkorn denken wir an Johannes 12. Jeśli chodzi o pszenicę, to myślimy o Jana 12 rozdział. Der gestorben ist, um Frucht hervorzubringen. To ziarno, które zmarło, aby przynieść owoc. Das ist übrigens auch diese, das sind auch diese Weizenbrote, die an dem Fest der Wochen gemacht wurden. To tak poza tym również też i są te ziarna pszenicy, które w tym święcie tygodni były przynoszone. An dem Pfingstfest. I w święcie Zielonych Świąt. Die von der großen Frucht der Versammlung sprechen. Które obrazowo wskazują na ten wielki owoc zgromadzenia. Und dann ist da diese Gerste. I tu dalej oglądamy jęczmień. Der, der starb und auferstand. Ten, który zmarł i ten, który zmartwychwstał. Das war dieses Fest, was an dem dritten Tag gefeiert wurde. A było to święto, które na trzeci dzień było obchodzone. Die Weinstöcke. I winna latorość. Sie sprechen von ihm, dem wahren Weinstock. One obrazowo wskazują na niego, na tego prawdziwe, na tą prawdziwą winną latorość. Und von der Frucht, die in jeder Hinsicht für Gott gebracht hat. I wskazują na ten owoc, który on we wszelkim względzie przyniósł dla Boga. Es heißt nach den Früchten, dass es dir an nichts mangeln wird. I po wymienieniu tych wszystkich owoców jeszcze jest dodane, że niczego nie będzie ci brakowało. Haben wir das nicht gesungen? Czy o tym właśnie nie śpiewaliśmy? Woran denken wir, wenn es um die Frage des Mangels geht? O czym my myślimy, jeżeli pomyślimy o sprawie braków? Denken wir nicht fast immer an unsere irdischen Umstände? Czy my prawie nie zawsze myślimy o naszych ziemskich okolicznościach? Auch da wird uns nichts mangeln. I w tym względzie też nie będzie nam brakowało. Wenn wir ein Leben wie David führen. Jeżeli będziemy prowadzili życie takie jak Dawid, mir wird nichts mangeln. Który powiedział, niczego mi nie braknie. Aber kennen wir die Situation der himmlischen Örter? Ale czy my znamy tą sytuację tych niebiańskich miejsc? Vielleicht, weil wir so wenig den Himmel kennen. Właśnie z tego powodu, że tak mało znamy niebo, wissen wir nicht, dass es da eine Überfülle an Segen gibt. To może nie wiemy w ogóle o tym, że tam jest pełnia, przepełniająca się wszelkich błogosławieństw. Und dann finden wir noch hier diese Steine aus Eisen und Kupfer. Dalej mamy tutaj wspomniane te kamienie z żelaza i z miedzi. Es gibt nirgendwo eine solche Stabilität wie in den himmlischen Örtern. Które wskazują obrazowo na to, że nigdzie nie ma takiej stabilności jak w tych niebiańskich miejscach. Aber das alles nützt dir nur etwas. Ale to wszystko im było na tyle pożyteczne. Und jetzt bin ich wieder in Josua 1. I znowu teraz myślę o tym pierwszym rozdziale Jozuego. In Vers 3, wenn du deine Fußsohle auf diesen Ort setzt. W trzecim wierszu, jak czytaliśmy, że tam, gdzie stanie stopa wasza. Da mag ein Sohn eines reichen Vaters sein. Może był jakiś syn bogatego ojca. Der Vater hat ein riesen Anwesen. I ojciec jego miał ogromną posiadłość. Der Sohn wird das erben. I syn miał to odziedziczyć. Interessiert sich aber dafür gar nicht. Ale w ogóle się tym nie interesował. Was hat er davon? Co on z tego ma? Nichts. Nic. So geht es uns manchmal vielleicht auch. Może też i właśnie tak nam się powodzi czasami. Wir treten nicht mit dem Fuß auf diese himmlischen Segnungen. Bo my po prostu naszą stopą nie stajemy w tych zakresach tych niebiańskich błogosławieństw. Wir beschäftigen uns nicht damit. Po prostu nie zajmujemy się tym. Wenn wir sie nicht kennen, können wir sie nicht genießen. A więc jeżeli ich nie znamy, to nie możemy z nich korzystać. Das Land, Vers 4 und 5, ist groß genug. I tak jak czytamy w wierszu 4 i 5, ten kraj był wystarczająco duży, dass du nie ans Ende kommen wirst. Żebyś ty nigdy nie doszedł do wyczerpania wszystkiego. Bis heute hat das Volk diese Grenzen nie
vollständig besessen. Do dzisiejszego dnia ten naród żydowski nigdy tych granic, tak tutaj opisanych, nigdy nie objął w posiadanie. Wollen wir wenigstens mal anfangen damit? Ale czy my nie chcielibyśmy przynajmniej rozpocząć? Etwas von dieser Herrlichkeit, die Christus betrifft, die er uns geschenkt hat. Aby z tych wspaniałości, które zostały nam w Chrystusie podarowane, in Angriff zu nehmen. Abyśmy my z nich zaczęli kawałek po kawałku brać. Zum Schluss möchte ich noch etwas sagen über ein Hindernis, diese geistlichen Segnungen zu genießen. Na koniec chciałbym powiedzieć o przeszkodach, które nam szkodzą, abyśmy mogli korzystać z tych duchowych błogosławieństw. Das finden wir in den Versen 12 bis 18. To znajdujemy w tych wierszach od 12 do 18. Da gab es zweieinhalb Stämme. Tam było 2,5 pokolenia takiego. Die haben gesagt, którzy powiedzieli: Das ist ja schön und gut mit dem Land Kanaan. Ja, ta sprawa z tym krajem Kanaan jest sama w sobie dobra i piękna. Aber wir haben so viele Herden. Ale my mamy tak dużo trzód. Und ist das zu anstrengend. I dla nas jest to zbyt związane zbyt wielkim wysiłkiem. Lass uns doch da in den Gefilden, in den Ebenen Moabs bleiben. Pozwól nam pozostać tutaj na tych szerokich łąkach Moabu. Man findet dieses Ansinnen in 4. Mose 32. I to zdarzenie jest opisane też i w drugiej Mojżeszowej, czwartej Mojżeszowej, 32 rozdział. Mose versuchte diese zweieinhalb Stämme noch zu gewinnen für das Land. Mojżesz próbował jeszcze pozyskać te 2,5 pokolenia dla zdobywania tego kraju, Kanaan. Es war nicht möglich. Ale okazało się, że to było niemożliwe. Auch die Ebenen Moabs waren ein Geschenk Gottes für das Volk. Również i te równiny Moabu były podarunkiem Bożym dla tego narodu. Aber sie waren noch Teil der Wüste. Ale one częściowo były też pustynią. Sie sprechen von den irdischen Segnungen. I one obrazowo wskazują na ziemskie błogosławieństwa. Gott hat uns auch die irdischen Segnungen geschenkt. Bóg nam podarował również i ziemskie błogosławieństwa. Wer denn sonst? Bo komuż miałby je podarować? Aber seht ihr einen Unterschied? Ale czy widzicie tutaj różnicę? Die irdischen Segnungen kennen auch Ungläubige. Te ziemskie błogosławieństwa znają również ludzie niewierzący. Sie danken nicht dafür. Oni za to nie dziękują. Hoffentlich tun wir das. Mamy nadzieję, że my to czynimy. Aber Gott lässt bis heute regnen über Ungerechte und Gerechte. Ale po dziś dzień Bóg spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Was sind irdische Segnungen? I co to oznacza, te ziemskie błogosławieństwa? Zum Beispiel Gesundheit. Na przykład zdrowie. Zum Beispiel, dass der Herr dir eine Frau, einen Ehepartner geschenkt hat. Na przykład to, że Pan tobie podarował partnera małżeńskiego. Oder eine Familie. Albo podarował ci rodzinę. Oder die Fähigkeit, arbeiten zu können. Albo podarował ci tą zdolność w ogóle pracować. Und jetzt haben die Rubeniter und die Gaditer haben gesagt, a więc Rubenici i Gadyci powiedzieli: Gott, du hast uns so reich gesegnet mit diesen Vieh und so weiter. Boże, ty nas tak bardzo pobłogosławiłeś tymi trzodami. Deshalb wollen wir nicht in das Land. Dlatego my nie chcemy wejść do tego kraju. Das heißt für uns heute. A to oznaczałoby dla nas: Gott, du hast mir einen solchen Verstand gegeben. Boże, ty darowałeś mi tak wielkie zrozumienie, dass ich nicht für die himmlischen Dinge mich einsetzen möchte. Że ja już nie chcę się wysilać za tymi niebiańskimi rzeczami, sondern dass ich meine ganze Erfüllung nur im irdischen Beruf finden will. Ale ja całe moje spełnienie chcę znaleźć w moim ziemskim zawodzie. Du hast mir eine so schöne Familie geschenkt. Ty mi podarowałeś tak piękną rodzinę, dass ich keine Zeit mehr haben will, einsetzen möchte für die Versammlung Gottes. Że ja w ogóle nie chcę już innego czasu inwestować dla zgromadzenia. Du hast mir so ein Reichtum vielleicht geschenkt. A może tak, ty podarowałeś mi tak wielkie bogactwo, dass ich ihn für mich, für mein Haus, für mein Auto, für meinen Urlaub nur für mich einsetzen will. Że ja tylko chcę żyć dla mojego domu, dla mojej rodziny, dla mojego auta, dla mojego urlopu. Nicht für dich und dein Volk. A nie dla ciebie i dla twojego narodu. Wisst ihr, was das Gefährliche an den Ebenen Moabs ist? Czy wiecie, co jest właśnie niebezpieczne tam na tych równinach Moabu? Erstens, es ist ansteckend.
Po pierwsze to, że to jest zaraźliwe. Es waren zuerst nur zwei Stämme, die da bleiben wollten. Najpierw było tylko dwa pokolenia, które chciały tam zostać. Und auf einmal am Ende von 4. Mose 32 lesen wir. A nagle pod koniec tej 4. Mojżeszowej 32. rozdziału czytamy, dass der halbe Stamm Manasse auch noch da sein, da bleiben wollte. Że również też i połowa plemienia Manassesa tam chciała zostać. Zweitens. Po drugie, als es dann um die Kämpfe später ging, gdy już chodziło o późniejsze walki, finden wir, dass nur noch ein geringer Teil dieser zweieinhalb Stämme wirklich in diese Kämpfe eintrat. To możemy stwierdzić, że tylko niewielka część tych członków tych dwóch i pół pokoleń udzielała się w tych walkach. Geistliche Energie kann sehr schnell dann abnehmen. Bo duchowa energia wtedy może bardzo szybko się obniżyć. Und drittens waren es die Stämme, a po trzecie były to te plemiona, die als erstes in Gefangenschaft geführt wurden. Które jako pierwsze zostały uprowadzone w niewolę. Man mag noch außerordentlich fromm reden. Można wprawdzie nadzwyczajny sposób pobożnie przemawiać. In Vers 18 sehen wir das. W 18 wierszu to oglądamy. Kein anderer Stamm hat so scharf gesprochen wie diese hier. Żadne inne pokolenie tak ostro się nie wyraziło jak te pokolenia. Aber wenn mein Herz nicht bei Christus im Himmel ist, ale jeżeli twoje serce nie będzie przy Chrystusie w niebie, dann fehlt die Wirklichkeit dahinter. To będzie brakowało urzeczywistnienia tego. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. I chcemy siebie nawzajem teraz zachęcać, motivieren, zmotywować, an die himmlischen Dinge unser Herz zu hängen. Aby nasze serca zawsze zaczepić o te niebiańskie rzeczy. Dann wird der Herr Jesus uns das andere auch noch hinzufügen oft. A bardzo często będzie tak, że Pan też i pozostałe nam rzeczy doda. Wenn unser Herz bei ihm ist, jeżeli nasze serce będzie przy nim, dem himmlischen, tym, który jest niebiański, dann werden wir auch auf der Erde bewahrt werden. To również i my na tej ziemi będziemy zachowani. Dankeschön.